teoretycznie w październiku wybory mogłyby się odbyć. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość chce za wszelką cenę w maju z narażeniem właśnie zdrowia i życia pani wszystkich, poseł, całego społeczeństwa te wybory teraz czyli jak dobrze rozumiem, i to z tego, jest co pani powiedziała, to się ociera o Trybunał wynika. Stanu. Jestem przekonana, że kiedyś państwo z tego powodu zostaną rozliczeni. Także i mam państwo... nadzieję, że to nastąpi, bo nie można ludzi narażać na utratę życia, zdrowia tylko dlatego, że pod fałszywym pretekstem, pani że poseł, inaczej nie mielibyśmy jak prezydenta. Rozumiem, państwo chcą wprowadzić stan do czasu nadzwyczajny wyboru, po to, żeby swoją funkcję. I proszę nie manipulować, przeprowadzić nie w Polsce w innym czasie nie ma w konstytucji wybory, czy tak? Stosownych artykułów, Rafał które Bochenek, które bardzo można proszę, w tej sprawie wykorzystać. Bo widzę, że nie będzie